Witam Was. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak załatwić problem z sąsiadem zza płotu. Chodzi o szerszenie, które zaległy się gdzieś tutaj w tych krzakurach, ale nie chciałbym jednocześnie, że tak powiem, spowodować jakiejkolwiek krzywdy dla takiego sąsiada, który tutaj przylatuje do mnie. I wpadłem na pewien pomysł, żeby tutaj pozbyć się szerszeni. Nie będę latał tutaj po sąsiada w działce, spryskiwał tego różnymi preparatami, tak żeby po prostu pozabijać je. A przy okazji mógłbym spowodować krzywdę dla takich oto owadów. Problem z szerszeniami jest następujący. Doświetlam swoją działkę takimi halogenami LED. I to szerszenie zlatują się mniej więcej w godziny, około godziny 12, pierwszej w nocy. Są dosyć niebezpieczne, nie chciałbym, żeby ktokolwiek u mnie na działce był kąszony przez takiego szerszenia, więc postanowiłem z nim powalczyć i zaraz Wam pokażę mój sposób na walkę z szerszeniem. Jako, że nie mam czasu na walkę z jakimiś owadami typu osa, szerszeń, tak żeby je tutaj stąd wyeliminować, a chciałbym się ich pozbyć, postanowiłem zakupić taką tutaj lampę. Lampa, zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Lampa ma 26 na 26 cm. Działa, na pewno zabija owady, z tym, że to są małe owady. Owady typu mucha, ćma, załóżmy jakiś komar i to wszystko. Dlaczego nie zabija większych owadów? Już Wam powiem. Generalnie, żeby szerszeń mógł tu wlecieć, to ta odległość między tymi kredkami powinna być większa niż no tutaj jest około centymetra, może nawet niecały centymetr, więc postanowiłem, że przerobię trochę tą lampę i zaraz Wam pokażę, jak to zrobię. Lampa będzie urządzeniem wymiennym, bo ona, podejrzewam, że też jakiś tam czas podziała. Jest to urządzenie, które stosujemy raczej wewnątrz budynku z powodu tego, że tutaj to nie jest hermetyczne, mogłoby dostać się woda, no i to urządzenie by długo nam tutaj nie podziałało, a ja Wam pokażę, jak zrobić taką prawidłową pułapkę na szerszenie, tak żeby to po prostu działało. Z rzeczy, które mam tutaj na działce, oczywiście nie będę dokupował jakichś tam rzeczy, tak żeby to było ładne, estetyczne. Najpierw zrobimy sobie jakiś tam test, czyli wyspawamy jakąś konstrukcję do tego, tak żeby to po prostu działało. Nie padało tutaj na wierzchnią tą część woda i żeby to urządzenie jakiś tam czas podziałało. Nawet jak podziała nam jeden sezon, to i tak będę z tego zadowolony, że ja nie będę musiał z tymi szerszeniami tutaj walczyć, a tak jak powiedziałem wcześniej, szerszenie nam lecą do światła. Tutaj, tak jak widzicie, macie dwie świetlówki. Te świetlówki świecą podobno ultrafioletowo. No, rzeczywiście to światło jest niebieskie. Czy to jest ultrafiolet, nie jestem w stanie do końca stwierdzić, ale to jest światło, które, no jak gdyby powiedzieć, nie oddziałuje w ogóle na szerszenie. One się w ogóle nie interesują tą pułapką. Gdzieś tam na internecie przeczytałem, że to jest bardzo dobry pomysł, że one będą się łapały. Czy prawda, szerszenie lecą do białego światła, tak jak założyłem u siebie, i do mocnego światła, żeby po prostu się złapały na taką pułapkę. I teraz co dalej? Generalnie pomysł jest taki, żeby tą lampę obudować czymś. Z tyłu, za tą stroną, jakiś stary panel LED-owy, świecący, halogen ewentualnie położyć. Zrobić jakiś daszek tutaj do tego, żeby woda się nie lała się po tym przełączniku, żeby nie uszkodziło tutaj podzespołu, które są, podejrzewam, pod tym, jakieś elektroniki, i żeby po prostu nam to działało dosyć długo, jeżeli się da. Tak jak widzicie, jakieś żelazo znalazłem na hałdzie złomu u siebie, więc wykorzystamy to tutaj tak, żeby zrobić po prostu taką pułapkę, którą będzie można przestawiać, ustawić ewentualnie tak, żeby ona jeszcze dawała światło nam i oświetlała działkę. W swoich tam zbiorach znalazłem taki oto halogen 30-watowy z czujką ruchu. Fakt faktem, gdzieś mam jeszcze ewentualnie bez taki halogen bez czujnika ruchu, ale na razie na chwilę obecną wykorzystamy ten. Te halogeny, z tego co pamiętam, były podobne. Różniły się właśnie to tutaj taką końcówką, ale na dzień dzisiejszy wykorzystam to. Ewentualnie sam ten halogen będę mógł sobie zmienić i pokażę Wam mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Sama konstrukcja ma być mega prosta i zaraz Wam pokażę, jak to będę chciał, żeby to ewentualnie wyglądało. Zrobię to w ten sposób, czyli za tym urządzeniem, które tutaj widzicie, do zwalczania owadów, postanowiłem zamontować ten halogen LED.
tak, żeby to światło tutaj było dosyć mocne i żeby te owady typu szerszeń na pewno zlatywały się tutaj do tego urządzenia. Po drugie, to urządzenie oświetli mi tak samo działkę, czyli będę miał widno. A z prądem, tak jak wiecie u mnie, nie ma najmniejszego problemu. Te urządzenia mogą sobie bezproblemowo chodzić całą noc. Nic tutaj, żadnego dużego poboru to nie będzie miało. Nie będzie w ogóle to oddziaływało na moje zużycie energii elektrycznej, jeśli chodzi o rachunki od operatora. Materiał jest, urządzenia, tak jak widzicie, są, więc czas się wziąć do roboty. Pierwsza przymierka już zrobiona, przyłapane, tak by tutaj w tą podstawę można było włożyć to urządzenie. Podstawa będzie wyglądała właśnie w ten sposób. I zobaczymy, czy ona wyglądała po prostu na jakimś słupie, czy o jakimś urządzeniu po prostu, tak żeby można było tutaj ją ustawić. Funkcję mam wyspawaną. Tak jak widzicie, wygląda to w ten sposób. Tutaj są mocowania do tego to halogenu. Ten halogen wygląduje tu z tyłu, w tej jednej części. Od góry będzie można założyć to, czyli tą lampę owadobójczą. Tak jak widzicie, trzyma się to dosyć mocno. Od górnej strony jeszcze tutaj potrzebuję dorobić daszek, tak żeby woda nie lała się na to urządzenie. Skręcę wszystko całość. Na dzień dzisiejszy nie będę tego malował. Chcę sobie po prostu posprawdzać, czy to będzie działało. Jeżeli będzie działało, wtedy można to jakoś, że tak powiem, pomalować, oszlifować, żeby nie wyglądało tak w ten sposób, nie straszyło. Tak jak powiedziałem wcześniej, drobię jeszcze tutaj daszek, tak żeby to było usunięte od wody. I dzisiaj postaramy się przetestować to urządzenie. Całość prezentuje się w ten sposób. Ten daszek później zostanie jeszcze obniżony. Na razie zrobiłem to tak jak teraz, bo chciałem to zrobić w miarę szybko, więc mało docinania, mało precyzji, tak żeby po prostu można było to jeszcze dzisiaj uruchomić. Całość zajęła mi około 40 minut, tak żeby tutaj to wyspawać od dołu. Tak jak widzicie, jest tutaj czujka ruchu i czujka zmierzchowa. Czujkę ruchu wyłączę, tak żeby świeciło się to na stałe. Zostanie tylko czujka zmierzchowa, żeby rano to się wyłączyło. Co dalej? Generalnie teraz pozostaje tylko przymocowanie tego i wycięcie co drugą kratkę, jeśli chodzi o tutaj tą kratkę zabezpieczającą, tak żeby można było, żeby szerszeń mógł swobodnie sobie tutaj dolecieć do tego światła, który będzie dawał ten halogen z tyłu. Urządzenie zamontowane, tak jak widzicie, jest to montaż na szybko, czyli na trytytki. Kratki zostały powycinane, tak żeby szerszenie się mogły dostać tutaj do środka. Wszystko zawieszone i teraz czekamy tylko na zachód słońca, by móc urządzenie przetestować. Prezentuje się urządzenie włączone, więc czekamy teraz na owady. Mamy chwilę po 10:00, pułapka spełnia dwie funkcje. Nie dość, że wyłapuje nam owady, to jeszcze oświetla nam działkę. Po 10:00 parę minut, jak widzicie, działka jest oświetlona, a ja teraz podejdę i pokażę wam, co, jak wygląda ewentualnie ta łapka i co tam się złapało. Tak jak widzicie, na dole leży paru szerszeni. Teraz właśnie jeszcze jeden jakiś przyleciał. Nie będę podchodził, bo nie jest to zbyt bezpieczne. Więc mamy kolejny dzień. Lampa działała całą noc. Dzisiaj rano postanowiłem przeczytać opis na pudełku i powiem wam tak, że rozbawiło mnie ostatnie zdanie. Nie pozwolimy, aby owady zakłóciły nam spokojny letni sen. No okej, okay. Powiem wam tak, może nie pozwolą, żeby nam zakłóciły, ale ja wam szczerze powiem tak. Urządzenie jest dosyć fajne, bo działa naprawdę przyzwoicie i zaraz wam to też pokażę, jak wygląda moja łapka po nocy i co jej się udało złapać i pozabijać. Z tym, że jedna rzecz, takiego urządzenia nie polecam nikogo montować w domu. Dlaczego? Dlatego, że wystrzały jakiegokolwiek owada, które tutaj trafi w tą pułapkę, są tak głośne, że nie da wam to urządzenie spać po nocy i będzie was rozbudzało. Drugą sprawą jest to, jeżeli ten owad będzie jakiś większy i przykleje się tutaj do tych kratek, no on się będzie cały czas tlił i palił, więc smród jest niemiłosierny z takiego urządzenia. Urządzenie jest rzeczywiście mega skuteczne i zapraszam was do tej lampy, zobaczycie jak wygląda teraz lampa po nocy. Jesteśmy pod lampą, teraz zobaczcie moich sąsiadów. Jest tutaj pełno takich owadów, które mnie właśnie drażnią niesamowicie. To są te, które odbiły się i spadły. Jak wygląda lampa po nocy? Zobaczcie sobie, jest tutaj pełno szerszeni, ale też innych owadów. Część leży na dole, część jest popalonych. I bardzo dużo towarzystwa, tak jak widzicie, tutaj znajduje się też na dole.
Teraz lampę trzeba oczyszczać raz na jakiś czas, bo te owady się tutaj przyklejają i tak jak Wam powiedziałem wcześniej, z tej lampy, jeżeli ona pracuje, jest ich tych owadów dosyć sporo, to strasznie się dymi i strasznie śmierdzi. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia. Cześć.